Moi drodzy, gromadzimy się w tej świątyni najpierw po to, aby wraz z całym Kościołem świętować nawrócenie świętego Pawła. Wspominając tamte wydarzenia, możemy powiedzieć, że to nawrócenie miało ogromne znaczenie dla samego Pawła Starsu, ale też i dla całego Kościoła. To jest rzecz oczywista, ale możemy zwrócić jeszcze uwagę na te słowa, które usłyszeliśmy. Kiedy Paweł te słowa wypowiedział, mniej więcej był to rok 56 czy 58, gdy był w Jerozolimie, gdy został pochwycony po to, aby go zgładzić. I wtedy, broniąc się, święty Paweł do tłumu wypowiedział te właśnie słowa. Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. I możemy powiedzieć, że wtedy dokładnie opowiedział o tym, co działo się dwadzieścia kilka lat wcześniej, czyli około roku 34 lub 35, kiedy jako przeciwnik Jezusa Chrystusa i chrześcijan wędrował do Damaszku. I to, co jest takie istotne, święty Paweł potrafił z szczegółami mówić o tym swoim, powiemy, pierwszym doświadczeniu spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Takim wielkim doświadczeniu. Wiemy, że od tego momentu cały czas był z Jezusem. Ale tamto wydarzenie było fundamentalne dla Niego. Również dla całego Kościoła. Gdybyśmy tak patrzyli się na dzieje apostolskie, albo nawet na całą historię Kościoła, to byśmy mogli powiedzieć, że cała historia Kościoła składa się z takich właśnie doświadczeń, kiedy poszczególne osoby spotykały Jezusa Chrystusa, kiedy decydowały się na to, żeby się nawrócić. Dla każdej z osób, dla każdego mężczyzny i dla każdej kobiety jest to najistotniejsze wydarzenie, dzięki któremu mamy zbawienie. Niektóre spośród nich mają też istotne znaczenie dla całego Kościoła. Tutaj możemy wspomnieć oczywiście świętego Pawła, ale też możemy wspomnieć w dniu dzisiejszym te wydarzenia, które miały miejsce w Pittsburghu, w 1968 roku, kiedy znowu poszczególne osoby doświadczyły jakiejś wyjątkowej mocy Ducha Świętego. A dziś gromadzimy się również i po to, aby wspominać wydarzenia z roku 1975 i późniejsze, związane znowu z doświadczeniem obdarowania przez Ducha Świętego poszczególnych osób, możemy powiedzieć naszych braci i naszych sióstr, których imiona znamy, których znamy osobiście. Niektórzy spośród nich są pośród nas obecni. I tak myślę, że najpierw to święto, nawrócenie świętego Pawła, a później to nasze święto, związane z wspominaniem początków odnowy, również i we Wrocławiu, ma skłonić nas do tego, żebyśmy wszyscy, każdy z osobna tak pomyślał, kiedy ja miałem doświadczenie swojego własnego Damaszku. Kiedy w jaki sposób Jezus mnie osobiście dotknął. Myśląc o tamtym wydarzeniu też ważne jest, żebyśmy myśleli o ludziach, których wtedy żeśmy też i spotkali. Święty Paweł po dwudziestu kilku latach znał kapłana, pamiętał imię kapłana, który mieszkał przy ulicy Prostej. Mówił o Ananiaszu. Też można postawić pytanie, czy ja pamiętam imię tej osoby, która jakoś szczególnie pokazała mi, w jaki sposób mam otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Przyznaję, że ja osobiście nie lubię wspominać, ale tak zastanawiałem się w tych ostatnich dniach, kiedy jakoś tak
szczególnie odkryłem Ducha Świętego i musiałem uświadomić, że wiele lat temu, bo jest, to był 86 rok, w Krzeszowie byłem na rekolekcjach oazowych i tam pierwszy raz jakoś wyraźnie słyszałem o odnowie w Duchu Świętym, ale to dla mnie nie było najważniejsze. Najważniejsze było to, że jako wtedy kleryk po drugim roku uświadomiłem bardzo wyraźnie, że Bóg jest kimś bardzo bliskim, że Duch Święty jest kimś, kto obdarza i miłością, ale dla mnie wtedy było najważniejsze, jest kimś, kto pomaga we wszystkim. Zresztą ta świadomość została mi do dnia dzisiejszego. A później, znowu wspominając to otwieranie się na działanie Ducha Świętego, musiałbym przypomnieć moje godziny spędzone w bibliotece seminaryjnej, gdzie czytałem wszystkie publikacje dotyczące odnowy w Duchu Świętym, a później takie nielegalne seminarium życia w Duchu Świętym, które przeżyłem wraz z kilkoma klerykami, właśnie w seminarium duchownym. Modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego była w pokoju ojca Adaszka, świętej pamięci. Ale też dla mnie osobiście, myślę, że każdy z nas tak powinien spojrzeć. Ważne jest, żeby pomyśleć o tych, których możemy nazwać, że to był człowiek, który spełnił taką samą rolę jak Ananiasz w przypadku świętego Pawła Apostoła. Znowu moje doświadczenie było takie, że ja z taką wielką wdzięcznością muszę myśleć o wielu ludziach świeckich, którzy wtedy, jako kleryk, byłem na rekolekcjach oazowych. Wtedy częściej jeździłem z rodzinami, kiedy mogłem widzieć, słyszeć i modlitwę, i świadectwa, i katechezę ludzi świeckich, które przemieniały, mogę powiedzieć, uzdrawiały moje serce. Po to, żeby jeszcze bardziej zaufać Duchowi Świętemu. A też myślę, że dla mnie znowu takie ważne jest wspominanie jednego kapłana, którego poznałem jako neopresbiter. Dla mnie to był wielki zaszczyt, że mogłem postawić mu pytanie, co jako ksiądz rozpoczynający pracę mam robić. Tym kapłanem jest ksiądz Jan Kruczyński. Dla mnie było wielkim zaszczytem, że on wtedy prowadząc rekolekcje ewangelizacyjne w kościele świętego Karola Boromeusza, znalazł czas po to, żeby z takim młodym księdzem rozmawiać. I znowu wspominając tamte wydarzenia, mogę powiedzieć, że pamiętam nawet i słowa, które wtedy mówił ksiądz Jan. Myślę, że wielu spośród nas, wspominając tamte wydarzenia, musi z taką wielką wdzięcznością spojrzeć na księdza Jana po to, żeby mu serdecznie podziękować. To jest bardzo ważne. Myślę, że święty Paweł z wielką wdzięcznością o kapłanie Ananiaszu myślał. Można byłoby postawić pytanie, co by było, gdyby Ananiasz nie posłuchał tego, co powiedział mu Duch Święty na osobistej modlitwie. Można tak wspominać wiele wydarzeń związanych z tym, co działo się wiele lat temu, czy to w latach 70., czy 80., czy 90. Można myśleć o dobrych, można myśleć o trudnych rzeczach, ale też wspominając tamte wydarzenia, można wspominać je w sposób, powiem, niewłaściwy. Na czym to mogłoby polegać? Mogłoby to polegać na tym, że tylko z taką nostalgią człowiek myśli, jak to było kiedyś, jak kiedyś ja czy my doświadczaliśmy działania Ducha Świętego.
jeżeli ktoś z taką właśnie nostalgią o tym myśli, to powinien przypomnieć sobie najpierw słowa z Księgi proroka Izajasza w 43 rozdziale. Można przeczytać: nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myślach dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie. Czy jej nie poznajecie? Też może nam powiedzieć Ojciec Święty, papież Franciszek, to jeszcze zacytuję takie dwa fragmenty, dwie wypowiedzi Ojca Świętego, który też chce, żebyśmy wspominali to, co było w przeszłości, ale w sposób właściwy. Najpierw w książce Serce Wielkie Otwarte na Boga można przeczytać słowa papieża: jeśli chrześcijanin tęskni tylko za tym, co było, okazuje się legalistą, pragnąc, aby wszystko było jasne i pewne, nie znajdzie niczego. Tradycja i pamięć przeszłości mają nam pomóc w odważnym otwieraniu dla Boga nowych przestrzeni. Komentować tego nie trzeba. Można jedynie przypomnieć też i słowa z ostatniej adhortacji. Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki. Słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata. W rzeczywistości każda autentyczna działalność ewangelizacyjna jest zawsze nowa. Usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu fragment z Dziejów Apostolskich. Usłyszeliśmy też zakończenie Ewangelii według świętego Marka. I znowu można byłoby sobie wyobrazić to zdarzenie, gdy Jezus już miał zostać wzięty do nieba. Ci uczniowie, można byłoby sobie wyobrazić, wspominali ten dzień, kiedy pierwszy raz spotkali Pana Jezusa. Może przypominał o tym święty Jan, wiedząc, że działo się to około godziny 10, może też i święty Piotr myślał o tym, co usłyszał pierwszy raz, gdy spotkał Pana Jezusa. Może też i wspominał ten dzień, kiedy został zabrany celnik Mateusz, gdy Pan na niego spojrzał z komory celnej. Oni może wspominali to pierwsze spotkanie z Jezusem. A Jezus im mówi: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. My też, jestem przekonany, mamy wspominać to, co Pan Bóg dla nas uczynił. Ale też dziś Jezus mówi: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Wiemy, Jezus zapewnia: jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Znowu można wrócić jeszcze do świętego Pawła. Te słowa, które usłyszeliśmy, święty Paweł powiedział około roku 56-58. Wiemy, przez pewien czas był uwięziony w Jerozolimie, później trudna przeprawa do Rzymu, później też i więzienie, ale również i praca ewangelizacyjna w Rzymie,
Czyli od tego wydarzenia, kiedy święty Paweł wspominał w trudnych, tragicznych sytuacjach, minęło jeszcze wiele czasu. Święty Paweł dalej realizował to dzieło, które miał do spełnienia, aż mógł powiedzieć: w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości. Pisał święty Paweł te słowa w swoim drugim liście do Tymoteusza. Ważne jest, żebyśmy dzisiaj, wspominając te wydarzenia naszego pierwszego spotkania z Jezusem, naszego nawrócenia, doświadczenia działania Ducha Świętego, kiedyś, gdy będziemy na progu wieczności, mogli powiedzieć: ja tamtego doświadczenia nie zmarnowałem. Bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Zrealizowałem to zadanie, które wtedy Pan Bóg dał mi do zrealizowania. Niezależnie od tego, czy mamy przed sobą jeszcze 10, 20, 30 czy więcej lat pracy, mamy spojrzeć również i w przyszłość, ufając, że Pan, który działał w przeszłości, w naszym życiu, będzie działał, ufamy, z jeszcze większą mocą, w nowych okolicznościach, na które też i otwieramy się z wiarą. Amen.